No, robimy znowu V8. BAT, BBK, to jest to samo, tylko inne oznaczenie, także silnik był robiony, ja wiem, jest silnik robiony. W tamtym roku został wymieniony łańcuch rozrządu, kompletny, bez faz, zmiennych faz rozrządu, bez tych kółek. No i po przyjechaniu, ja wiem, kurde, no nie wiem, 6000, nie, może do 10, gdzieś coś koło tego, nie? No i przestawił się wałek sący, brak kompresji na 3 cylindrach. No i co, żeby to sprawdzić, silnik musiał wylądować na sole. Ustawiłem rozrząd z powrotem tak jak był, wedle znaków. Blokadami zabezpieczyłem wszystko. No i się okazało, że wałek się przestawił o, nie wiem, dokładnie 2 zęby gdzieś przestawione. Kolizja nie wychodzi, bo to jest dopuszczalne, dlatego że przy pełnych obrotach, jak się daje, to olej wypycha blokadę i przestawia wałek gdzieś o 2 zęby, po to, żeby te zawory były trochę dłużej otwarte, niby więcej powietrza brały. No później po puszczeniu gazu tam pewnych obrotów zakresu, to wałek wraca na swoje miejsce i blokuje się ponownie. Po prostu ta blokada przy zimnym starcie, jest ten wałek zablokowany i dopiero przy wyższych obrotach zmienia się jego położenie. No ale ogólnie ten silnik, jakbym w ogóle ten samochód, kurde, z tymi silnikami, to wiecznie olej cieknie. Nawet jak zrobisz remont czy coś, to kurde, po przejechaniu, nie wiem, pół roku daje i już spod głowic się olej sączy. Nieraz potrafi tutaj spod uszczelki pod klawiaturą, tam jest dekiel, pokrywa taka obudowa filtra oleju i też tam idzie magistrala cała, też wszystko zażygane. I co by nie chciał robić przy tym silniku, to wszystko na zewnętrzny. Silnik wyjeżdża, wyjeżdża. Co by nie robił, to silnik wyjeżdża. Tu też już koło zmiany faz rozrządu zmienione, bez otwierania tyłu, no bo mówię, tył nie rozbierałem skrzyni nic, ponieważ był rozrząd wymieniany. Także bez rozbierania skrzyni tego wszystkiego można koła normalnie wszystko wymienić. Szkoda, że to nie można zrobić w samochodzie, bo by zaoszczędziło czasu, żeby to wyciągać. No ale jest jak jest. No i teraz te koło, które wymieniam, ma tutaj właśnie ten rowek, który blokuje się dzięki temu kołeczkowi, tutaj wchodzi, no i to sobie śmiga, o, śmiga sobie tak, ten kołek blokuje, o, i mamy zablokowany. On już tu ma luz, bo jest ta kieszeń wyrobiona. No i pokażę wam, jak to działa. O, tu jest jego pozycja, tam jest kołek na otwory, wszystko pasuje. I jego zakres pracy. Jego zakres pracy jest taki. Teraz muszę ten kołeczek, żeby wyszedł. O, wyjdzie. Jeszcze nie do końca. O, teraz żeby nam blokował. Wałek przestawia się o tyle. Taki jest zakres pracy tego koła. I już jak ta kieszeń tam jest wyrobiona, jak widać, to przy zimnym starcie to koło już jest przestawione, ponieważ ta blokada ślizga się, kołeczek się podnosi i jest grzechotanie przy rozruchu. No. To trochę kosztuje. Nie pamiętam, ile to, niby po regeneracji nowe, dostępne, to nie wiem, jest 500-600 euro takie koło. A
po regeneracji widziałem na Allegro, to jeszcze chyba 2-3 tysiące te koła kosztują. Także same koszta. Roboty od groma, co by nie chciał zrobić, to wszystko wyjeżdża na stół, no i kupa kasy. Jak ktoś nie robi tego sam, tylko oddaje do warsztatu, to musi mieć spory budżet na koncie. Bo ponieważ wymiana, podejrzewam, samego rozrządu to jest około 10-12 tysięcy, tak jak oglądałem i na internecie filmiki, ile biorą, no to także nie wiem, czy to jest dobry zakup takiego samochodu z takim silnikiem, nie? Ja bym nie kupił. Kiedyś chciałem, fajnie to brzmi, fajnie jedzie, ale wydatki, jakie się wiążą z tym samochodem, to jest katastrofa, nie? I to akurat ten silnik jest w Audi A6 C6, w A4, S4, to mówię, to jest wszystko to samo, także koszta wszystko takie same.